7 września w Lublinie odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, w której usłyszeliśmy, że do 2023 roku płaca minimalna w Polsce ma wynieść 4000 zł. Czy wyższe wynagrodzenie przełoży się na zamożność obywateli? Co skłoniło obóz rządzący do tak radykalnego kroku i czy wzrost najniższej krajowej to dobry pomysł? Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie może zaoferować pracodawca osobie zainteresowanej podjęciem pracy w jego firmie. Od lat trwa nieprzerwana dyskusja na temat tego, czy najniższa krajowa płaca w ogóle powinna istnieć, a jeżeli tak, to w jaki sposób i przez kogo ma ona być regulowana. Wysokość płacy minimalnej stanowi około 47% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Od 1 stycznia 2019 płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi 2250 zł brutto, czyli około 1634 zł na rękę. Od nowego roku ma się to jednak zmienić, ponieważ partia rządząca planuje sukcesywnie podnosić ten poziom i już w 2020 roku zapowiedziano, że ma być to 2450 zł brutto. Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział jednak, że może ona wynieść nawet 3000 zł brutto w 2020 roku. Jak widać, wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju stał się jednym z podstawowych haseł kampanii wyborczej. Ta obietnica na pewno trafia w gusta wielu wyborców, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Przyjrzyjmy się jednak innym ciekawym aspektom, jakie mogą stać się pokłosiem tak radykalnego podnoszenia płacy minimalnej. Zacznijmy od przykładu. Wyobraźmy sobie salon fryzjerski w niewielkim mieście, w którym pracuje 3 fryzjerki wraz z szefową. Wszystkie pracownice są zatrudnione na umowę o pracę i otrzymują najniższą krajową pensję. Jak podniesienie płacy minimalnej przełoży się na tego typu małą firmę? Pierwszym i wręcz oczywistym faktem jest wzrost cen. Wynagrodzenie pracownika w każdej firmie jest kosztem, który ta ponosi. W związku z tym istnieją dwie opcje. Albo firma zmniejszy swój zysk i przeznaczy go na wyższe wynagrodzenia dla pracowników, może też, co bardziej prawdopodobne, podnieść ceny swoich dóbr lub usług, aby pokryć wyższe koszty prowadzenia działalności. Wyższe koszty to wyższe ceny na sklepowych półkach, a to przekłada się na wyższe wydatki z portfela każdego Polaka. Pomimo więc, że zarabiamy więcej, więcej też wydajemy i tym samym nie bogacimy się. Koło się zamyka. Tak właśnie powstaje inflacja, która jest drugim bardzo ważnym owocem podnoszenia płacy minimalnej. Inflacja, czyli spadek siły nabywczej pieniądza, sprawia, że wraz z upływem czasu możemy nabyć coraz mniej dóbr za tą samą ilość pieniędzy. W związku z tym osoby, które posiadają rezerwy finansowe, stają przed nie lada problemem. Lokaty bankowe, które są oprocentowane bardzo nisko, na chwilę obecną przynoszą realną stratę i nie są atrakcyjną formą inwestowania. Tak samo zresztą jak obligacje skarbowe. Rynek nieruchomości, pomimo że oferuje lepszą stopę zwrotu z inwestycji, również jest w tym momencie przegrzany i moim skromnym zdaniem w najbliższych latach ceny nieruchomości zaczną spadać. Warto również dodać, że nie każdy jest fanem giełdy czy inwestowania np. w ETF-y. W związku z tym coraz więcej osób będzie szukać innych form inwestowania, jak choćby inwestycja w metale szlachetne, dzieła sztuki czy też ekskluzywne trunki. Kolejnym szalenie ciekawym aspektem, którego dotyka inflacja spowodowana wzrostem płacy minimalnej, będzie sam program 500+. Na chwilę obecną rząd nie wypowiada się na temat jego waloryzacji, ponieważ co tu dużo mówić, są to kolosalne koszty dla budżetu. Spadek siły nabywczej pieniądza sprawi więc, że program 500+ stanie się dużo mniejszą pomocą dla rodzin niż ma to miejsce w chwili obecnej. Kolejnym istotnym faktem jest również to, że szybkie podnoszenie płacy minimalnej sprawia, że wiele małych i średnich firm przestaje się rozwijać. Pracownik staje się bardzo kosztownym, no tu w dużym cudzysłowie, wydatkiem dla firmy i wielu pracodawców nie będzie stać na zatrudnienie nowych pracowników. Przełoży się to po pierwsze na zmniejszenie zatrudnienia i wzrost bezrobocia, po drugie na rozwój szarej strefy.
Oprócz tego nie można w tym miejscu nie wspomnieć o tym, że szybkie podnoszenie minimalnej płacy najbardziej uderzy w najmniejsze firmy i stanie się kolejną barierą uniemożliwiającą rozwój najmniejszym podmiotom. Małe firmy nie będą już tak konkurencyjne na rynku, co przełoży się na umocnienie pozycji większych graczy. Oczywiście podniesienie płacy minimalnej niesie ze sobą jeszcze inne konsekwencje. Im wyższa płaca, tym wyższe ceny w sklepach, wyższe podatki i wyższe wpływy do budżetu, przynajmniej w teorii. Oprócz tego, wyższa płaca minimalna ma stać się po pierwsze metodą na powstrzymanie emigracji młodych ludzi do innych, bardziej zamożnych krajów, po drugie ma być zachęceniem tych, którzy na emigracji się znajdują, do powrotu do kraju. Czy jednak ten zabieg się uda? Czas pokaże. Jak widać, tylko ten jeden mały ruch ma kolosalne znaczenie dla całej gospodarki kraju i może zaważyć na losach milionów ludzi. W związku z tym warto ten ruch dobrze przemyśleć. W moim skromnym odczuciu dużo lepiej byłoby zmniejszyć podatki, choćby VAT czy podatek dochodowy, tudzież podnosić kwoty wolne od podatków, niż sztucznie ingerować w proces ekonomiczny, jakim jest wynagrodzenie. Osobiście jestem wielkim fanem wolnego rynku. Kiedy poszukuję współpracownika do kolejnego projektu, przeglądam oferty np. na Upwork, Fiverr czy Offerii i jeżeli nie znajdę kogoś właściwego, sam dodaję ogłoszenie, że kogoś potrzebuję. Zgłaszają się wtedy do mnie różne osoby i ja sam decyduję z kim i za ile chcę podjąć współpracę. To ja sam jako pracodawca wybieram pracownika, który w moim odczuciu jest najlepszym wyborem i płacę mu tyle, ile uważam za słuszne. Oczywiście czasami zdarzy się, że nie znajdę kogoś, kto jest skory wykonać dla mnie określone zlecenie za kwotę, którą ja chciałbym zaoferować i w takiej sytuacji muszę albo odpuścić dany projekt, albo zapłacić więcej za wykonanie danego zlecenia. Jak widać więc, to rynek sam sobie weryfikuje kwotę wynagrodzenia. Tak przynajmniej w internecie wygląda wolny rynek, gdzie nie istnieją sztucznie nakreślone kryteria dochodowe. Jestem niesamowicie ciekaw Waszego zdania na temat podniesienia najniższej płacy w Polsce. Jesteście za, czy raczej przeciw tej inicjatywie? Koniecznie zostawcie komentarz pod tym wideo. Zapraszam Was również do podesłania tego materiału swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.